które były zamieszczone w prasie tej naszej, w tygodniku nadwiślańskim, bo on teraz jest już na emeryturze. Dzisiaj ja go zapraszałem, ale nie mógł, bo pojechał do Lublina. Proszę Państwa, no to jest wstrząsające to, co tu się działo i dzieje. Tu są szpiedzy oczywiście pana prezesa Garncarza. Witamy szpiegów, którzy przyszli po to. No ja to dajcie coś powiedzieć. Proszę pana, to co powinno, to wy wiecie chyba lepiej, bo wy teraz rządzicie. Jeżeli zaproszenie zostanie wszyscy członkowie, a pan mnie obraża, no to jest niegrzeczne. A proszę kontynuować. Proszę państwa, a jest szpiegiem? No, to z jest... tego wychodzi, bo jestem członkiem spółdzielni, prawda, i znam pana prezesa jak najbardziej, cały czas. Świetnie, proszę państwa. Zaraz chciałbym zabrać głos. Dobrze, dobrze. Ja powiem państwu tak, że napisałem w sprawie spółdzielni, napisałem jako nie spółdzielca, tylko jako społecznik, jako mieszkaniec tego miasta, obserwując to, co tu się wyprawia. Ta wyprzedaż majątku, te wszystkie manewry związane z eliminacją starych członków, prawda, po to, żeby dobrać swoich, prawda. Proszę państwa, członkowie spółdzielni PSS Społem w tej chwili są z Ożarowa, z Opatowa, z Tarnobrzega, a najmniej jest z Sandomierza. To jest po to robione, żeby ci ludzie, którzy się wpisali, prawda, na członka spółdzielni, po prostu nie orientowali się, co tu się dzieje w tym mieście. Proszę państwa, czy to jest normalne, że w Sandomierzu nie ma piekarni Społem, która była sprzedana i zniszczona? Co robi prokuratura? Ja nie wiem, co robi. Ja byłem też u pani prokurator Religa. I pytałem się, bo każdy obywatel, członek, nie członek, ma prawo pójść do prokuratury i się zapytać, pani prokurator, w poniedziałki oni przyjmują, co pani robi w sprawie PSS-ów? To mi powiedziała także, a wie pan, to jest skomplikowana sprawa i tak dalej. Ja się z tym tłumaczeniem nie zgodziłem, napisałem do kogo? Do ministra sprawiedliwości, który jest posłem ziemi jakiej? Świętokrzyskiej. Ma biuro w Kielcach, proszę państwa. I byłem w tym biurze i napisałem i później mi odpisał, oczywiście dwa departamenty się tym zajmowały, ale to jest tak, było napisane takim językiem, że to normalny człowiek nie wie, o nie co chodzi. Jest w stanie zrozumieć, o co chodzi. Proszę państwa, ale to będziemy walczyć nadal. Tutaj już mamy sojusznika, prawda, pana Ikonowicza, mamy panią, która prowadzi programy. Jest inicjatywa wspaniała pani Tamary. Myślę, że powinniśmy wygrać jako społeczność. Proszę państwa, w tej spółdzielni to było całe pokolenia wspaniałych mieszkańców Sandomierza. Prezes przedwojenny został zamordowany. W Auschwitz, w KL Auschwitz został zamordowany. Proszę państwa, prezes spółdzielni, wiecie jak się nazywa? No kto wie? Andrzejewski. No właśnie, pan Karol Andrzejewski, proszę państwa. Zaraz. Proszę państwa, naprawdę to jest, serce pęka człowiekowi, jak się przygląda temu i jaka jest bezradność. Są członkowie aktualni, którzy to akceptują. Jeszcze mają pewnie pretensje będą mieć, że ich się tutaj wymienia jako szpiegów. Wy będziecie, jesteście współodpowiedzialni, jeżeli jesteście aktualnie tymi. Jesteście z Sandomierza, przepraszam? Tak? Świetnie. No to będziemy, to was znajdziemy. Chciałam się odnieść do tego, że wyrzucani są starsi członkowie ze spółdzielni. Ja w 2017 roku byłam nieobecna na zebraniu grup członkowskich, dlatego że byłam chora. I w tym roku, przepraszam, w 2018 byłam byłam na zebraniu i przyszło mi pismo, że zostałam wykluczona z członka, dlatego że nie byłam obecna w 2018 roku na zebraniu, a ja nie byłam obecna w 2017, tak. I po półtora roku czasu zostałam wykreślona z listy członków i obecnie złożyłam wniosek do Sądu Urzędowego
do Kielc odnośnie, że jestem nieprawidłową, żeby stąd ocenił, czy jestem zgodnie z prawem wykluczona z członkostwa. No i ja mogłabym dużo rzeczy powiedzieć, jak byłam pracownikiem TSS. To bo ja przepracowałam na TSS-ie 15 lat. I za tą pracę sądzę, że jak byłam dobry pracownik, zostałam bardzo dobrze wynagrodzona, że nie życzę nikomu. Tak samo jak moja poprzedniczka, tak samo i ja. Byłyśmy tak jakby zbluzgane. Nikt się do nas nie odzywa. Tak by się do nas, od nas odwrócił, mimo iż nie chciałam jej zresztą, byłam przewodniczącą właśnie do tej koleżance, zostałam przewodniczącą Solidarności. Jak ja poproszę na. No po prostu nie zgadzałam się z panem prezesem. Byłam, dostawałam w nagrodę przeniesienia w ciągu jednego roku. Byłam przenoszona z jednego sklepu na drugi. Cały czas. I na przykład, jak jeszcze zapytałam przewodniczącą Solidarności, żeby zlikwidować ten związek, są tutaj obecne osoby też, co jeździły do pracowników, ci co byli związkach i jeździli do nich z pismem, że jeżeli się nie wypiszą, będą zwolnieni. I te osoby, które były chore i siedziały w domu, to wpisywały. Także w ciągu 2 lat zlikwidował członkostwo całkowicie, także teraz nie ma nic się dzieje, ani żadnego prawa, żadnych pracownika, tak by się boli. Nic się nie odezwie. No nie, no niestety. Nawet ja też na emeryturze jestem. Będę dzwonił, proszę Państwa, żeby kończyć. Też się może boję, jakie będą konsekwencje tego wystąpienia. Bo to są osoby, które nagrywają. Proszę się nie bać. Nie, no nie pan, ja dziękuję. Dziękujemy panu. Ja nie dostałam żadnej odprawy, nie dostałam nic. Cały czas tylko się posądzę. Może jeszcze ja coś powiem. Został złożony między innymi właśnie pani Małgosia pozew zbiorowy. Ponieważ, no korytko, ludzie wykluczani. Co ciekawe, są wykluczani ludzie, osoby, wykluczane osoby, które mają pełny wkład, natomiast, czyli 500 zł. Natomiast osoby, które mają 100 zł, są po prostu zatrzymywani, bo są to ludzie pana prezesa. A żeby uprzedzić bądź zarzut, że mówię nieprawdę, to proszę państwa, złożyliśmy do sądu pozew o to, że, bo pan garncarz, pan prezes, obniżył udziały. Z 500 zł na 100 zł i ze 100 zł na 20 zł czy 10 zł. Więc po prostu za te pieniądze każdy się zapisze. I złożyliśmy pozew, że się z tym nie zgadzamy. Sąd ustalił, że uchwała ta jest nieważna. Czy natomiast sąd apelacyjny wstrzymał wykonanie tej uchwały, ale pan prezes oczywiście nie egzekwują tych ludzi po 100 zł, bo to się pozapisywały całe rodziny. Więc jeśli z jednego domu jest 5 osób, niech każdy wpłaci po 500 zł, to jest 252,5 tysiąca. To jest za dużo, więc łatwiej ich utrzymać po 100 zł. I ci ludzie są wykluczani, co mają pełne udziały. Natomiast te osoby, które mają po 100 zł, no są w dalszym ciągu. Ale co ciekawe, niesamowicie dużo osób zostało wykluczonych, ale w ich miejsce zostało przyjętych nowych członków. Też po 100 zł i nie po 90 zł udział i 20 zł, proszę państwa, wpisowe. I co? Przyjmuje ich zarząd, który naprawdę jest nieistniejący. Ci ludzie biorą pełny udział w wyborach. Więc jak się to ma? Gdzie tu jest praworządność? Gdzie my mamy do kogo się udać? No na chwilę tyle mam do powiedzenia i tak jak mówię, masowo są wykluczani wieloletni członkowie. Nie możemy na to pozwolić. Musimy zachować tę spółdzielnię, w jakiś sposób uratować i po prostu nie wiem. Wina, bo nie przeczytałyśmy dobrze, statut zmieniony. W ogóle nie jesteśmy informowani, że statut jest zmieniony. Proszę państwa, jak była sprzedawana działka na PKS-a, to nie wiedzieliśmy o tym, że będzie sprzedana jeszcze Agata. Ponieważ nikt nas o tym nie poinformował. Więc pytam się, kto te uchwały, ale co, no jeśli delegaci i Rada Nadzorcza, bo tak się przyjęło od lat, są te same osoby, no więc trudno, żeby jeden organ sprzeciwił się drugiemu, prawda? I na przykład przewodniczącym Rady Zebrania Delegatów jest ta sama osoba, co przewodniczący Rady Nadzorczej. No więc... Słuchajcie, ludzie trzymają władzę w rękach i robią co chcą, niszczą spółdzielczość.
A co najgorsze, wprowadzili niesamowitą nienawiść między ludźmi. Podzielili członków. Ludzie, osoby pracujące nie chcą z nami rozmawiać, bo się boją. Nie wiem, dla mnie jest to dziwne. Proszę o zabranie jeszcze głosu, jeśli ktoś się z tym nie zgadza. Jeżeli to jest możliwość. Czasu jest niewiele, więc postaram się streścić. Jeżeli pan Piotr będzie miał życzenie, później mógłbym jakieś dokumenty dostarczyć. Widziałem wyroki. Troszeczkę... Wyroki widziałem. Na przykład właśnie. No. Do których prezes, którego pan reprezentuje, się nie stosuje, czyli łamie prawo. Jestem prawnikiem. Nie mogę powiedzieć? Może pan. Proszę się przedstawić, może jednak najpierw. Krzysztof Czuma nazywam się, choć wcześniej się nikt nie przedstawił. Pierwsze, zarzut, że zarząd, rada nadzorcza i wiceprezes są nieważni. No nieprawda, są wyroki potwierdzające ich ważność. Ale nie będę się rozgadywał, tak więc będę to streszczał. Druga kwestia, zastrzeżenia co do przyjęcia 100 członków w ciągu jednego dnia. Nie rozumiem, dlaczego wiesza się psy z tego tytułu na panu garncarzowi, skoro to przyjął pan Sobieski te osoby wtedy. Trzecia kwestia. Powiedziała pani, że sprzedano działki pomimo zakazu. Nieprawda. Opinia prawna wyraźnie wskazuje, że po 2 miesiącach zakaz straci ważność i nie ma żadnych podstaw prawnych i decyzji. Zabezpieczenie sądowe traci ważność po 2 miesiącach. Mamy opinię. To ja zobaczę jak się pobudował ten, co wydał. Oczywiście. Idziemy dalej. Zarząd to mamy. Pomimo zakazu mamy, wyrzucanie wieloletnich członków. No, wyrzucenie członka odbywa się w dosyć skomplikowanej procedurze. Tak naprawdę podstawą do wykluczenia członków jest niewypełnianie ich obowiązków statutowych. No, nie mają ich wiele, prawda? Każdy członek ma obowiązek pojawić się na zebraniu walnym. Jest to piekielnie ważne zebranie. Odbywa się cyklicznie raz w roku, mniej więcej w tym samym okresie roku. Jeżeli członek się nie pojawia na takim zebraniu, a prawo może chorować, ma inne sprawy, ma 30 dni na usprawiedliwienie swojej obecności. Jeżeli tego nie robi, no to znaczy, że nie interesuje go los spółdzielni i nie wypełnia swoich obowiązków. Jeżeli rada nadzorcza wtedy prosi o spotkanie z takim człowiekiem, aby złożył wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. No to jest od razu wyrzucane. Jeżeli nawet na takie spotkanie taka osoba łaskawie się nie pofatyguje albo chociaż nie wyśle jakiegoś pisma, no to rada nadzorcza i zarząd czują się po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, po młodzieżowemu, polani. Więc no, jak można traktować poważnie takiego człowieka? Jeżeli on nie spełnia swoich statutowych obowiązków, to zgodnie ze statutem to jest podstawa do wykluczenia. I z tego tytułu są wykluczeni, że nie traktują spółdzielni poważnie. Nie, proszę, proszę. Zapomniałam. Pani Tamara, ale ja nie noszę statutu. Ale cicho. Ja zgłaszam obecnie dużo osób jest... Ale pani dobrze, to tylko pani, ja bo robić powodu. Coś zrobimy. Ona kocha zawody, bo zespołu nie woli powodzić. Nie wiem, czy pan wie. Proszę państwa, proszę o spokój. Każdemu mówimy pojedynczo. I po szalowej bym odpowiedział. Proszę, niech pan odpowie. Pani szalowa, już wiem, że jestem nawet szalowa. Dobrze. Wszystko panu mówię, tak, ale dlaczego po 1,5 roku dostałam dopiero wykluczenie w tym roku? Za tamten rok? Proszę panią, bo spraw spółdzielni jest bardzo dużo. Dużo roboty z wyrzucaniem. Wszystko trwa długo. Tamara, jaką on pełni rolę w tej spółdzielni? Tamara. Proszę państwa, kto brał udział w tym głosowaniu? Przede wszystkim członkowie, którzy nie dokonali pełnych wpłat. Dlaczego nawet Mówi pani o zmianie statutu, tak? Odnośnie informowania o zebraniu walnych? Poczekaj. Ale nie rozumiem, bo ja teraz miałem krótką dyskusję z panią Szalową i czy pani w tym wątku, czy w innym, bo to nie zrozumiałem. Proszę nie przerywać. Jeśli chodzi, proszę pana, o informację, informowanie członków o zebrania, to do tej pory, do momentu, dokąd nie przejęliście władzy w spółdzielni, każdy członek spółdzielni dostał zaproszenie indywidualne z porządkiem, z datą i miejscem odbywającego się zebrania.
A proszę pana, do czego ograniczyliście się? Wywieszacie formatu A4 kartkę z drobnym drukiem. Proszę pana, jest pan członkiem rady, więc jest pan organem nadzoru. Skoro tak jest, gdzie członkowie zwracali uwagę, że są to nieczytelne ogłoszenia. Po prostu osoby, które mieszkają poza terenem Sandomierza, jak się mają dowiedzieć? I co jest ciekawe, osoby Starłowa, Ożarowa, skądś tam, są na zebraniach. Ludzie z Sandomierza nie wiedzą, że się odbywają zebrania. Więc o czym pan mówi? Zebrania w tych biorą przede wszystkim osoby przyjazne panu prezesowi. Nie może tak być. Teraz ja jestem przykładem. Jak chciałam zabrać jakikolwiek głos na zebraniu, to co się stało? Pani przewodnicząca, odbieram pani głos. A dlaczego? Ponieważ chciałam wszystkim członkom wyjaśnić sprawę, sytuacji prawnej, co się dzieje. Ale nikt nie chciał mnie słuchać, bo co obchodzi takiego członka, który przyszedł tylko zagłosować, co dotyczy spółdzielni? Wobec tego, no cóż, zabrała mi głos, nie miałam możliwości dalej mówić. I w ten sposób nie wszyscy byli dokładnie informowani. Proszę pana, doskonale wiecie, że łamiecie prawo. Poza tym, mówi pan, że... proszę pana, mamy pretensje do pana Garncarza. Tak, do niego, bo gdybyście wywiązali się z obowiązku statutowego i przyjęli po 500 zł od każdego nowo przyjętego członka, to spółdzielnia by miała 50 tysięcy na koncie. A tak to ile miała? Dużo mniej. No bo co? Bo wam nie chodziło o pieniądze, o dobro spółdzielni. Wam chodziło o przejęcie władzy. Co się stało? W bardzo wyraźny sposób. Później jeszcze, jaki zarzut, proszę pana? Ile pan bierze za posiedzenie? Ja 60 zł. A pan bierze 600. Pan płacił 500 zł. A dlaczego? A jak pan pełni funkcję przy spółdzielni? Ma znaczenie. Proszę pana, ma znaczenie. Bo wy doskonale wiecie, że jeśli macie pełny wkład, to was nie wyrzuci pan Garncarz. Ale w momencie, Tamara, nie polemizuj, z tym panem. Proszę o spokój. Ja chcę powiedzieć, że tak, że nie ma tak wątłej sprawy, której nie można by bronić czy załatwienie pieniądze. Parę się z tego świetnie wywiązanie. Natomiast chcę powiedzieć, że to nie jest pierwsza ani ostatnia spółdzielnia, w której tego typu manipulacje służyły przejęciu władzy i odsunięciu spółdzielców od wpływu na decyzję. Ja pamiętam taką posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, gdzie prezes miał swoich przydupasów i sądził, że jak przeciągnie obrady po północy, to tylko zostaną ci jego ludzie i ta kobieta dozorczyni, której ja broniłem, nie zostanie przywrócona w poczcie członków. Myśmy wcześniej poszli do wszystkich mieszkań spółdzielni i ludzie zostali po północy i przewagą 9 głosów przywrócili kobietę do składu. Czyli demokracja spółdzielcza może działać, ale tylko wtedy, jeżeli nie jest łamane prawo. Natomiast ja jako prawnik obejrzałem dokumenty i wiem, że ten zamach stanu, którego można dokonać lege artis, tylko wam się to nie udało, nie mieliście cierpliwości, więc dokonaliście tego zamachu łamiąc prawo. I to oczywiście zostanie wykazane i przez prokuraturę, i przez sądy. I ta klika, po prostu jak wiele innych klik, zostanie rozbita, a ja tego będę starał się dopilnować. Także ja proponuję, żebyśmy się za bardzo nie spinali, żebyśmy się odprężyli, bo sprawiedliwości stanie się zadość. I to jest jakby ta strona prawna tego. Natomiast tutaj pan też broni pewnej logiki działania zarządu, który zlikwidował spółdzielczość i przeszedł na komercję. Tak? Zwolnił załogę, oddał budynki w dzierżawę, tak? Czyli zrobił dokładnie coś odwrotnego niż chcieli 113 lat temu spółdzielcy i do dzisiaj chcą spółdzielcy. Znaczy sprywatyzowali, zrobili z tego maszynkę do robienia pieniędzy i my na to nie pozwolimy, nie damy zadeptać szlachetnej idei spółdzielczej. Po prostu mówię panu w twarz, że pan nie ma żadnych szans. Chociaż się panu wydaje, że stoi za panem nie wiadomo jaka potęga. Jesteście
No jesteście po prostu na usługach. No, coś wam za to płaci, ale ja chętnie się spotkam z tym waszym prezesem. Bo ja kiedyś rzuciłem takie hasło, które się ziściło. Wie pan, jak ono brzmiało? Jaruzelski musi odejść. Proszę pana, Andrzej Gancarz musi odejść. I odejdzie.